Dzisiaj między godziną 10 a 11 w Brzeszczak na ulicy Dworcowej doszło do napadu na jedną z placówek bankowych. Jak doszło do napadu? Do placówki wtargnęło dwóch zamaskowanych sprawców. Przy użyciu przedmiotów przypominających broń zastraszyli pracowniczkę banku i zażądali wydania pieniędzy. Następnie, kiedy gotówkę otrzymali, zbiegli. Wiadomo już, jaką ilość gotówki udało się skraść złodziejom? Może to być od kilku do kilkunastu tysięcy. Czy są jacyś świadkowie zdarzenia? Policjanci natychmiast byli na miejscu. Prowadzimy czynności, które mają na celu ujęcie sprawców, natomiast osoby, które były świadkami zdarzenia lub znają miejsce pobytu sprawców, prosimy o kontakt z policją.